Trenerze, może zaczynając od tego wydarzenia, które miało miejsce w poniedziałek, czyli tego sparingu z reprezentacją Narodowego Banku Polskiego. Wiadomo, że to miało troszeczkę właśnie bardzo luźny charakter. A czy pan to potraktował jako taką jednostkę treningową dla tych piłkarzy, którzy zagrali, czy gdzieś tam jednak z przymrużeniem oka? Nie, to jeżeli chodzi z punktu widzenia szkoleniowego, to na pewno to była jednostka treningowa dla zawodników, którzy nie złapali się do 18 na mecz z Polonią Bytom i dla tych, którzy w ogóle nie grali, czyli nie weszli na z ławki rezerwowych. I ten cel naprawdę osiągnęliśmy, bo po prostu to dobrze wyglądało, jeżeli chodzi o zawodników, czyli w 100% zrealizowali jednostkę treningową, a dla reprezentacji Narodowego Banku Polskiego, to jak słyszałem, to są bardzo zadowoleni, także ten element taki promocyjno-rozrywkowy też był zaliczony. Ale na przykład postawa naszego kierownika sprzedaży czy trenera bramkarzy jakby nie predestynuje ich do tego, żeby zagrali, rozumiem, z Kluczborkiem? No myślę nad tym. Musieliby dostać troszeczkę treningów indywidualnych, ale zobaczymy, może w przyszłości. Dobrze, trenerze, a teraz już całkiem poważnie, jeżeli chodzi o gdzieś tam już przygotowania do najbliższego meczu z Kluczborkiem. Z Polonią Bytom udało nam się odnotować zwycięstwo. Też na pewno trener widział już elementy, które będzie trzeba poprawić w kontekście najbliższego meczu. Czy jest już pan myślami przy tym najbliższym spotkaniu? No dokładnie, już powoli robimy analizę. Dostałem właśnie analizę Kluczborka, opracowuję ją. Analizujemy swój mecz z Polonią Bytom, bo nie wszystko jest tak, jak należy. Zawsze jest coś do poprawienia i już myślimy. Już dzisiejszy trening, jutrzejszy, czwartkowy są poświęcone temu, żeby doskonalić nasze dobre strony i pokazać mniej więcej, jak gra przeciwnik.